Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny marcowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj przychodzę do was z biografią wyjątkowego człowieka, który zapisał się w sercach setek, a nawet tysięcy ludzi. Jan Kaczkowski, Życie pod prąd, autorstwa Przemysława Wilczyńskiego, czyli pierwsza oficjalna biografia księdza Kaczkowskiego, który zostawił po sobie bardzo istotne dziedzictwo i jedno ważne przesłanie, aby być przyzwoitym człowiekiem bez względu na okoliczności. Historia księdza Jana to historia człowieka niezłomnego, który sam o sobie powiedział: chciałbym żyć tak, jak wybrałem, nie wbrew chorobie, ale pomimo niej. I tak żył. To biografia inspirująca, absolutnie wzruszająca, a po lekturze Życia pod prąd wybrałam dla was jeszcze trzy inne inspirujące biografie do poczytania. Na początek kilka słów o samym księdzu Janie Kaczkowskim. Urodził się 19 lipca 1977 roku, a zmarł 28 marca 2016 roku w Sopocie. Był polskim duchownym rzymskokatolickim, prezbiterem, doktorem nauk teologicznych, był również założycielem, jak i dyrektorem puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. Pomimo swojej nieuleczalnej choroby, dlatego że ksiądz Jan umarł na glejaka mózgu czwartej kategorii, przez ostatnie lata potrafił dokonywać niemałych cudów. Setki spotkań, wywiadów, książek, nagranych vlogów. Ksiądz Jan, jak sam sobie mówił, żył na pełnej petardzie do samego końca, oddając swoje serce innym. Jednak jego największym takim dziełem życia było stworzenie hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio w Pucku. Sam często powtarzał, że towarzyszenie człowiekowi w umieraniu było najistotniejszym elementem jego posługi kapłańskiej. Ksiądz Jan rozmawiał, wspierał, systematycznie odwiedzał nie tylko nieuleczalnie chorych, ale także ich rodziny, które odnajdywały w nim niezwykłe wsparcie. W ostatnich latach, które były dla niego najbardziej intensywne medialnie, ksiądz Jan Kaczkowski nie tylko wygłosił dziesiątki kazań, nie tylko odwiedził setki chorych, ale także właśnie wypromował to wyjątkowe miejsce, jakie stworzył w Pucku, w którym nauczał, jak sam mówił, że choroba to też życie, które można napełnić sensem. Powiem wam tak ładnie, że przy lekturze Życia pod prąd Przemysława Wilczyńskiego uroniłam niejedną łzę, a tak naprawdę to ryczałam jak bubr przy każdym rozdziale. Ta książka to przejmujący, porywający wynik setek rozmów, jakie przeprowadził Przemysław Wilczyński, w tym tych najważniejszych z najbliższymi księdza Jana Kaczkowskiego. Aż trudno o tym mówić, dlatego że gula po prostu staje w gardle, ale wspomnienia państwa Kaczkowskich i wspomnienia o synu po prostu łapią za serce i pokazują, jak wielki wpływ miał na ludzi wokół, jak wielki wpływ miał na swoją rodzinę. Życie pod prąd w niewymuszony, szczery sposób pokazuje, jak godnym podziwu był ksiądz Jan Kaczkowski, nie tylko w tych ostatnich latach, kiedy stał się najbardziej rozpoznawalny, ale również te lata wstecz. Wyłania się z tej książki taki portret Jana Kaczkowskiego jako wyrzutka, który swoją determinacją dokonał rzeczy pięknych, często kontrowersyjnych, często problematycznych, ale o takie, o które walczył do skutku i nigdy się nie wstydził o nich mówić. Postawa księdza Jana Kaczkowskiego już od lat była dla mnie niedoścignionym wzorem, a teraz po lekturze tej tak pięknie i z wyczuciem napisanej biografii cenię go sobie jeszcze bardziej. Pytacie mnie właśnie często w komentarzach o inspirujące biografie i myślę, że Życie pod prąd Przemysława Wilczyńskiego jest właśnie taką inspirującą, przepiękną biografią, bez względu na to, czy jesteście wierzący, czy też nie. Polecam wam z całego serca. A propos inspirujących biografii, mam dla was jeszcze trzy tytuły, po które warto sięgnąć właśnie, jeżeli poszukujecie inspiracji w innych ludziach. I pierwszą z nich jest Podwójne życie reporterki Fallaci Torańska, autorstwa Remigiusza Grzeli. To dwie opowieści o dwóch wyjątkowych reporterkach, jakimi były Oriana Fallaci i Teresa Torańska. O tym, co połączyło te dwie wyjątkowe kobiety w taki niesamowity portret podwójny o ich sile, odwadze i o ich determinacji w pogoni za prawdą. Drugą biografią, jaką wam polecę, jest Wanda, opowieść o sile życia i śmierci, autorstwa Anny Kamińskiej. Zasnęła w śnieżnej jamie na szczycie góry Kanchenjunga. Wanda Rutkiewicz potrzebowała gór i to właśnie w górach znalazła również swoją ostateczną kryjówkę. To niezwykła biografia naszej himalaistki, alpinistki, nietuzinkowej kobiety, która siłą swoich mięśni i marzeń potrafiła dotrzeć do upragnionego celu.
A na koniec piękna i odważna ulubiona agentka Churchilla autorstwa Tani Shabu. To historia jej matki, Violet Shabu, nieustraszonej, legendarnej już kobiety szpiega czasów II wojny światowej. To opowieść o brawurowej odwadze, o kobiecej sile i o determinacji, która kierowała właśnie Violet Shabu podczas jej akcji na francuskiej ziemi aż do jej tragicznej śmierci w niemieckim obozie. Kochani, wyjątkowa biografia księdza Jana Kaczkowskiego, za którą raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Wam, do tego 3 dodatkowe, inspirujące również biografie, a do tego zapraszam Was oczywiście na wpis na bloga, dlatego że tam jeszcze więcej znajdziecie właśnie informacji o tej biografii i o księdzu Janie Kaczkowskim. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie proszę łapki w górę, wtedy właśnie wiem, że Wam się podoba. Zapraszam Was również na media społecznościowe Wielkiego Buka. Nie zapomnijcie również subskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się już jutro wieczorem w bezsenną środę. Do zobaczenia, pa pa!